Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Proszę, proszę podglądy tutaj. O, stary, mega. No i dzień dobry, jesteśmy z Przemem, właśnie rozlałem kawę, bo tak to wygląda. Przemo rozkłada swojego beauty disha. Jesteśmy przy tych pięknych, wspaniałych, dużych budynkach. Idziemy zaraz robić sesję, dzisiaj w garniturze. Wczoraj z Mateuszem było totalnie inaczej. Mateusz nam pewnie, oglądając to teraz, zazdrości, jaką mamy pogodę. No i będziemy sobie szli tam. O, tam jest przejście dla pieszych. I z tej perspektywy będzie moja postura, twarz, facjata, pomiędzy tymi dwoma budynkami. Wy jeszcze nie widzicie, że tutaj jest wielka przestrzeń, ale jest mniej więcej taka jak między tymi. Więc to będzie o taka postać między tymi wielkimi budynkami, perspektywa od dołu. Także do zobaczenia za chwilę. I jesteśmy już na planie. Przemek rozstawia statyw i wybieramy nasz główny kadr. Będzie to sklejka z kilku zdjęć, więc musimy dokładnie się do tego przygotować. To musimy pomyśleć przede wszystkim, jak szeroką chcemy tą panoramę. Więc na pewno chcemy wam... Naszą ostrość ustalamy manualnie, dlatego musimy dokładnie ustalić miejsce, w którym będzie stał nasz model. Do tej techniki wybraliśmy obiektyw 50 mm, więc następne co zrobimy, to wykonamy całą panoramę bez lampy i modela w tle. Zachowując jednak wcześniejsze ustawienie ostrości. Pamiętaj, że światło naturalne może szybko się zmienić, dlatego warto zabezpieczyć panoramę wcześniej, a później przejść do zdjęcia z modelem, gdzie kontrolujemy światło błyskiem, przynajmniej na modelu. Następnie umieszczamy modela oraz lampę we wcześniej przygotowanym i oznaczonym miejscu. Teraz wykonamy kilka zdjęć i złożymy je w Lightroomie oraz Photoshopie. O zaletach tej techniki porozmawiamy sobie na osobnym wideo. Już wróciliśmy z panoramy, jesteśmy po pierwszej części. Najtrudniejszej i zajmującej najwięcej czasu. Natomiast ile nam zajęło na sztucznym zegarku, nie widać godziny. Natomiast musimy się teraz ogrzać i przebrać? Nie, myślę jeszcze nie. Przebieruchę zrobimy potem przy drugiej koście. Także dalej, do zobaczenia. W drugiej części skupialiśmy się na tym, jak buduje się kadr, jak ustawia się modela i przede wszystkim na komunikacji. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego backstage'u z Mateuszem, przypominam, że jest to sesja wizerunkowo-warsztatowa, na której uczę, w jaki sposób ja wykonuję swoje portrety męskie i jakich technik używam. Na tło drugiej sceny wybraliśmy warszawskie szklane budynki, aby podkreślić ten taki korpo-klimat. Wiecie, biznes i te rzeczy. Aby przedstawić dobrze fotografowaną osobę, stosuję kadr szeroki, średni oraz bliski. Muszą mieć jednak wspólne cechy po to, żeby w zestawieniu wszystkie do siebie pasowały. Zdjęcia z tej sesji będą wysyłane jako aktualizacyjne do agencji, więc potencjalny klient chce widzieć, jak model wygląda w całości, dlatego jest to dodatkowo wymagane. Tego dnia było cholernie zimno i mimo, że wyglądam, jakby wcale tak nie było, to jednak uwierzcie mi, było cholernie zimno. Co chwila musieliśmy ogrzewać się kawami i zakrywać się szalikiem i czapką. Dlatego wcześniej, przygotowując sesję, sprawdziłem, jak daleko od miejsca sesji będą miejsca, w których będziemy mogli się przebrać oraz ogrzać. No i napić kawy. Dla zwiększenia przestrzenności wykorzystaliśmy rozmycie pierwszego planu. Daliśmy radę, mamy takie mocne, modowe, fajne zdjęcie. Natomiast idziemy szukać teraz takich bardziej portretowych tam, więc już ładnie przebrałem. Jesteśmy po pierwszych 30 sekundach wyjścia z kawiarni, to znaczy jest tam jeszcze ciepło. Natomiast jest kurewsko zimno. Ta pogoda jest... Jak komu, no? Ale ta pogoda jest zwodnicza strasznie. Natomiast zobaczcie piękne widoczki. Albo dupa, wejdźcie sobie na Dark Castle i zobaczcie nagranie, które stąd zrobiłem. Trzeba się promować. A, no już nie korzystamy z lampy, no bo nie chce nam się wyciągać. Jak jest takie ostre słońce, to wystarczy. Buziaczki, pozdrawiamy. W trzeciej części skupiliśmy się na liniach wiodących oraz na trochę innym backgroundzie. Szukaliśmy czegoś surowego oraz innego niż te szklane budynki, które robiliśmy przed chwilą. Hej, a jak to się ma do elementów wspólnych, o których mówiłem wcześniej? Zobacz, zmieniłem już strój, więc zaczynamy nowy setup, który będzie miał elementy wspólne. Ostre słońce podkreśla rysy modela i męski charakter zdjęcia. Po wykonaniu kilku zdjęć w stronę słońca odwracamy modela bokiem do słońca. Dzięki temu model nie będzie mrużył oczu, a my uzyskamy inny charakter zdjęcia. Dobrze. I zobacz, jak ładnie te linie wiodące. Mega. Nasz ostatni setup był wyzwaniem, ponieważ wchodziłem na uliczkę, po której jeździły samochody. Musieliśmy wchodzić na pasy i na ulicę tylko w momentach, w których nie przejeżdżają samochody. Ważna była tutaj koordynacja i komunikacja. W końcu bezpieczeństwo na sesji jest najważniejsze. A, i bym zapomniał, pamiętaj dać subskrypcję oraz lajka. Cześć, proszę pana. Zawiesiła się? Chyba się zawiesiła już, nie? Nie zawiesiła się, jeszcze ma prąd. Robiliśmy tutaj na ulicy tutaj takie widoki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Proszę podglądy tutaj. Majka, muszę być bliżej. O, mega tamto. O, stary, mega.
Nowe buty. Nowy ja. Przemo. No dobra, my już jesteśmy po sesji. Wrażenia może wam tylko Przemek opisać, dla mnie zawsze jest zajebiście. Bo tam ja to zawsze spokojny dla mnie, to skąpienie. Natomiast jakbym mógł podsumować, oczywiście no zdjęcia fantastyczne, natomiast gdybym miał podsumować pogodę, to mimo że jest dużo jaśniej, dużo słoneczniej, to odczuwalnie dla mnie jest zimniej niż było wczoraj, a wczoraj było źle. No wyobraźcie sobie, to, że widzieliście na wideo, więc wyobraźcie sobie jak jest dzisiaj, gdzie jest totalnie źle. Nie ma dobrego humoru, żeby nie było. My teraz omówimy podsumowanie, ja się jeszcze przebiorę, bo to ile można tak ładnie być ubranym. Idę po kawkę i pa pa.